Tutaj mamy taki dżem. Jezu, co to za owoc? This f***ing radio station ought to lose its license. Witajcie, witajcie. Zobaczcie, jaka u nas jest piękna pogoda. Jest 13. 13. Maluszek po spacerze odsypia sobie jeszcze w wózeczku i w tym czasie ja mogę sobie zrobić obiadek. Zapraszam Was na taki szybciutki food haul, bo właśnie byłam zrobić na zakupach i tak szybciutko rozpakowuję. Tutaj słuchajcie, takie jogurty, to jest ryż z takim, tutaj jest waniliowe, jabłkowe i truskawkowe z takim dżemikiem. Robert lubi zawsze przed szkołą sobie takim, albo na kolację, taki ryż i ja to przykładam do miseczki i zagrzewam. Jest na ciepło, wiadomo, można sobie samemu zrobić. To jest teraz mój hit. To jest czekolada z karmelem i z takim ciasteczkiem. I ona jest tak połączona, że dwa patyczki mamy, że to są takie jakby w jednej kostce mamy to i to. No świetny, świetny, świetny wynalazek. Coś mnie bardzo wzięło na ryby. Także tutaj mam już łososia takiego rozdrobnionego. Tutaj mam łososia wędzonego, a tutaj mam okonia morskiego, surowego do upieczenia. Zakupiłam też takie mrożony czosnek, tutaj z takim wieczkiem, który się otwiera i się sypie prosto do potrawy. Czosnek i pietruszkę, takie mrożone, żeby zawsze było. Słuchajcie, i w Aldiku mam też takie fajne przekąski, to są takie jakby, nie wiem czy kojarzycie, ja na to mówię styropian i to jest taki właśnie styropian, to jest z solą morską, a tu jest z chili i to jest w kształcie takich chipsów i to się super, super je, super przekąska, jeżeli mnie dopadnie na przykład przy skręcaniu filmu ochota, żeby coś pochrupać. A tu jeszcze proszę, rybki, też łosoś wędzony, tutaj jest z musztardowo-miodowym sosem. A tutaj jest z chrzanowym sosem. Uwielbiam te, w ogóle słuchajcie, łososie u nas w Aldiku są genialne. A propos właśnie tych desek, tutaj mamy też właśnie ten, te ryżowe deseczki pokryte jogurtem. I tutaj mamy taki dżem cytrynkowy. Do śniadanek kupiłam malinki i boróweczki, wędlinkę, papryczkę, wykorzystam ją do obiadu, coś z nią może sparuję, albo po prostu sobie pochrupię, też lubię czerwoną paprykę pochrupać, cytrynki do picia rano. I słuchajcie, co miałam Wam tu jeszcze pokazać, tutaj takie ciasteczka, ja nie wiem jak one się nazywają, shortbready tutaj w Anglii, były bardzo tanie, bo były po chyba 70 pensów była przycena, ja bardzo lubię te shortbready, to coś na zasadzie kruchego ciastka, ale to nie jest kruche ciastko, ja nie wiem jaki jest odpowiednik polskiej nazwy shortbreada. A jeszcze chciałam Wam pokazać za sprawą Panny Anny i jej niekosmetycznych ulubieńców. Wynalazłam herbatę, tak? Mam w domu co prawda pełno tych zielonych herbat, ale to do mnie tak jakoś przemówiła, bo ma takie ładne woreczki i jest to herbata zielona z owocami leśnymi. Także zaraz sobie po obiadku zaparzę i zobaczymy. Jeszcze chciałam Wam pokazać, zobaczcie jaką piękną kupiłam półeczkę na przyprawy, bo tutaj mam takie z Ikei, dwie metalowe, które muszę wywalić, bo są brzydkie już. I kupiłam piękną taką półeczkę właśnie na przyprawy. Tutaj mam jeszcze jedną, bo tych przypraw u mnie sporo, więc muszę je dwie tak obok siebie zestawić i będzie cycuś glancuś. Tego zakupiłam sobie do powieszenia taką deseczkę. Ja lubię takie właśnie pierdoletki. Tutaj mam takie, tutaj będzie następna, albo jeszcze, nie wiem, może gdzie, gdzieś na pewno w kuchni. Love, love and cook. I jeszcze zakupiłam, słuchajcie, taki ceratowy obrus, co jestem w ogóle w szoku, bo ja nigdzie nie mogłam tutaj znaleźć takich typowo ceratowych obrusów do kuchni. I to jest właśnie tak w takim właśnie kolorze. A że kuchnię mam robioną na taki stary styl, jak tu widzicie na przykład taką szafkę, w takim kolorze, także tutaj na stole, tu mam takie coś na stole położone, to jest w sumie takie krótkie i to z Polski jest, mama mi zawsze przywozi z Polski. Zaczynam tworzyć moją wizję obiadową. Tutaj mam taką jednorazową blachę, bo jak już Wam mówiłam wcześniej,
wszystko robię w tych jednorazówkach, bo potem po prostu je wywalam i nie muszę nic myć. Sprawą magdalenkowych frykasów naszła mi ochota na pieczone warzywka z rybą. Zaraz Wam pokażę, jak to będę robić. Mały się obudził. Udało go się jeszcze ululać, więc teraz szybciutko zabieram się za obiad. Tutaj mam już marcheweczki, które, a w ogóle zobaczcie, jakie mam śliczne nowe hybrydki, niebieskie. A w drugiej ręce mi się tak ubździło i mam dwa. To jest mój nowy kolor, Semilac Blue Lagoon i miętowy z syrenką. Never mind. No, to teraz pokroję te marcheweczki. Pokroiłam marchewkę. Pokroiłam kawałek cukinii Wenus, to jest cukinia. Pokroiłam też auberżynę. Pokroiłam to w takie małe kosteczki, znaczy małe, takie średnie, bo ja nie lubię, jak coś jest bardzo mało skrojone, bo zawsze mam wrażenie, że już ktoś to wcześniej przeżył. Teraz wrzucam to wszystko na swoją blachę. To prawda, magdalenkowe frykasy robiłam. Bardzo w ogóle fajny kanał. Jak jeżeli ktoś jeszcze nie był, to gorąco polecam. Ona to robiła w takie słupki do maczania w wyglądającym przepysznie sosie czosnkowym. Ja natomiast będę miała to do obiadu do rybki. Dokroję również selera, pietruszkę, ziemniaka słodkiego, czyli batata, dwa malutkie pomidorki, ziemniaka i cebulkę. No i skrojone już moje składniki dodaję również do mojej blaszki. Następnie wszystko wymieszałam razem i dodaję sol i pieprz. Zobaczcie, jaki fajny wynalazek kupiłam. Tu jest z jednej strony sól, z drugiej pieprz. I to nie jest, że trzeba kręcić dwoma rękoma, tylko tutaj od spodu mamy taką tarkę i możemy sobie wybrać grubość, z jaką chcemy, żeby to nam zostało zmielone i po prostu sobie to wciskamy. I słuchajcie, to kosztowało grosze, bo chyba funta. A teraz pójdziemy po zioło. Taka była piosenka, nie? Jedziemy po zioło. To my idziemy po zioło. Chodźcie. Pójdziemy po zioło, a przy okazji weźmiemy sobie trochę kwiatków. Idziemy po zioło. Idziemy po zioło. Od razu sprawdzimy, jak maluszek śpi. Czy mu się tam dobrze śpi? Śpi. Śpi jak aniołek. Super pachnie świeżo skoszona trawa. Tak mu dzisiaj kosił. No. Utniemy sobie trochę, nie zapominaj, bo już mi trochę zwiędły, więc sobie je upitolę. O, jest świeża pokrzywa. Też piliście jako dziecko te białe. Ja zawsze wyrywałam, żebym się nie poparzyła, kurczę. Zawsze wyrywałam te kwiatki białe. No chodź tu. Chodź, chodź. O, mam. I tym dzióbkiem wkładałam do buzi i wypijałam sok. No i dalej smakuje tak, jak smakował. Dobra, mamy zioła, mamy kwiaty, wracamy szybciutko do gotowania obiadu. Także już sobie uzieliłam, plus do tego mam tutaj jeszcze sproszkowaną szałwię, sypię po wierzchu oraz tymianek. W razie jakby to moje zielsko nie było tymiankiem. Oraz gałkę muszkatałową. I na to wszystko dodaję łyżkę tak na środek, bo to się roztopi, oleju kokosowego. Pamiętajcie, że do pieczenia czy smażenia nie używamy olejów roślinnych, bo one nam szkodzą. Bo podniesione do zbyt wysokiej temperatury wytwarzają jakieś paskudztwa, które szkodzą nam i powodują raka. Jedynym olejem, którego możemy używać do smażenia bądź pieczenia, są to oleje pochodzenia zwierzęcego bądź właśnie tłuszcz z oleju kokosowego. Także ja zapodam ten tłuszczyk tutaj, go tak roztegocę i wsadzę do piekarnika. My się tym
obrusem. Zobaczcie, ja ten już musiałam wywrócić do góry nogami, bo mi się strasznie ten, jest za, po prostu za mały na stół i te rogi mi się strasznie zaginają i to mnie strasznie irytuje. Także spójrzcie, ja teraz zrobię takie magiczne pstryk. Ała. Magiczne pstryk i jest. Ale słuchajcie, on jest tak duży, że ja mam go złożonego podwójnie. Jest taki dosyć gruby. I mam go złożonego podwójnie. Czy myślicie, że jakbym tu ucięła, poszła tędy i zrobiła sobie z tego dwa, to by mi się nie posiepało jakoś, bo tutaj są końce obszyte. Widzicie? A jakbym przecięła to nożyczkami, to ciekawe, czy mi się to nie zacznie gdzieś rozwalać. Jak myślicie? Na razie zostawię tak. Poczekam, aż te zagięcia się wyprostują. No i zobaczymy. Dajcie mi koniecznie znać, czy mogę go przeciąć, czy lepiej nie ruszać. Bo w sumie, kurczę, on jest taki gruby teraz pancerny. No i słuchajcie, moje centrum dowodzenia wszechświatem już jest gotowe. Tutaj mamy wino, gronka i pomidorki koktajlowe do podżerania w trakcie laptopienia. Mój obiadek już się zrobił. O, przełożyłam też te przyprawy. Muszę Wam powiedzieć, że tamte IKEA-owe niby mniejsze, ale więcej mieściło przypraw. Tutaj mi się mniej. Tu na razie jest ta deseczka u góry, bo nie mam na nią jeszcze weny ani gwoździa, więc na razie sobie tam leży. Przyprawy przełożone. Tutaj już są moje warzywka. Słuchajcie, one pachną przepięknie. To jest właśnie tarragon i gałka muszkatałowa dają taki zapach. Już oczywiście próbowałam, jest pyszne, ziemniaczki są już miękkie, więc mogę nakładać. Tam osobno jest rybka, bo w trakcie pieczenia przełożyłam, ze względu na to, że zobaczcie, strasznie dużo wody puściły te warzywa. No i słuchajcie, tak to wygląda na talerzu. Rybka z warzywkami. Do tego mam tutaj swoją sojową śmietankę i sobie tak delikatnie poleję. I do smaku, ale to już tylko dlatego, że ja jestem maniakiem tych drożdżowych płatków. Uwielbiam je, więc sobie do smaku posypię tymi płatkami. I słuchajcie, i troszeczkę dla zdrowotności posypię to jeszcze płatkami, tymi nasionkami chia, żeby coś fajnie nam chrupało, a w dodatku było mega zdrowe. No i tak, słuchajcie, wygląda mój obiadek. Tutaj leży moje maleństwo. Schowało się właśnie pod wałkiem. Halo, Kaju! Kuku! Nasz mamusi zjeść obiadek? Dobra, słuchajcie, ucieka mi jeść, póki on ma dobry humor. No i tak pachnie, że po prostu oj! Smacznego mi! No i witam Was ponownie, obiadek zjedzony, słuchajcie, był pyszny, rewelacja. Jeżeli macie ochotę na coś takiego właśnie lekkiego jak ryba z warzywami, to gorąco polecam, bo tak naprawdę samo się robi, wystarczy tylko skroić te warzywka, wrzucić je i obiadek pycha. Jak już chyba wspominałam, dzisiaj jest 13 piątek. I słuchajcie, wierzycie w przesądy, wierzycie w zabobony. Halo, tak, widzę, co robisz. Korzystając z tego, że dzisiaj jest piątek 13, proszę bardzo, kupiłam sobie zdrabki. Raz, dwa, trzy, cztery. I co? I idę drapać, nie? Trzymajcie kciuki, życzcie mi powodzenia. No i już jestem i sobie podrapałam. I powiem Wam, że generalnie to dupa, bo wygrałam tylko w jednej 3 funty. Zdrabka kosztowała 3 funty. Wygrałam 3 funty, czyli wyszło na 0. Czyli jednak piątek 13 nie przyniósł mi szczęścia. A co z Wami? Czy piątek 13 jest dla Was szczęśliwym dniem, czy raczej jest pechowym dniem? No a co z zabobonami, co z przesądami? Wierzycie w nie? Jak już mówiłam wcześniej, zastanówcie się nad odpowiedzią. Zastanówcie się, zanim odpowiecie. Słuchajcie, jest, generalnie jest takie przekonanie, że w przesądy wierzą ludzie zacofani, ludzie tak naprawdę niezbyt ogarnięci, że tak powiem, niezbyt ogarnięci umysłowo. Tak naprawdę zawsze śmiejemy się z tych, co wierzą w przesądy i ich wyśmiewamy. Ale teraz zastanówcie się,
czy na przykład nie trzymacie kciuków za kogoś, czy nawet za siebie, o, trzymajcie za mnie kciuki. To jest przesąd, bo zacznijmy od tego, czym w ogóle jest przesąd. Przesąd jest to bezpodstawna wiara w istnienie związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniami. Czyli na przykład, jeżeli będę trzymać kciuki, to wygram, czy tam coś mi się spełni, na czym mi bardzo zależy, tak? Przesądem jest również, no nie wiem, stoi drabina, nie przejdę pod drabiną, nie będę miał pecha. Czy nie zdarzyło Wam się na przykład, chociaż tak dla śmiechu, widząc kominiarza złapać za guzik, albo spojrzeć krzywo na czarnego kota, który przebiegł Wam drogę, albo czy nie zdarzyło Wam się usiąść na chwilę, gdy wróciliście się do domu po coś, czego zapomnieliście, to podobno też przynosi pecha. Słuchajcie, czy słyszeliście również o czymś takim, że zobaczenie przed południem pająka przynosi szczęście? Ja akurat o tym przesądzie nie słyszałam, a jakbym zobaczyła pająka, to na pewno szczęścia by mi nie przyniósł. Ale powiem Wam, że niejednokrotnie, a nawet zawsze, za każdym razem, wracając do domu po coś, w sensie, że wyszłam i wracam, bo czegoś zapomniałam, zawsze przysiadam na i liczę sobie do 10, zanim wyjdę ponownie. Widząc kominiarza, zawsze łapię się za guzik z uśmiechem oczywiście. To samo z drabiną, nigdy nie przechodzę pod drabiną, idę naokoło. No czarny kot, no po prostu to się przyglądam, czy on naprawdę jest czarny. Czy na przykład bardzo często mówię, trzymam za Ciebie kciuki, albo trzymajcie za mnie kciuki. Czy nawet w jakiejś takiej sytuacji, na której mi zależy, trzymam, a autentycznie trzymam te kciuki, żeby sobie dodać trochę wiary, trochę odwagi. Często mówimy, że przesądy wypływają z bardzo głęboko zakorzenionej tradycji bądź kultury i według ludzi mózgowców, czyli tych, co całe życie idą z klapkami na oczach uparcie, wierząc w to, co widzą. Jak mówił nam Mickiewicz, że nie należy zawsze patrzeć za pomocą oka i szkiełka, a również za pomocą serca. Ja naprawdę nie czuję się jak osoba zacofana, ja naprawdę nie czuję się jak ciemnota, a powiem Wam, że ja wierzę, może nie tyle co wierzę w te zabobony, bo czy zbije mi się lusterko, to nie siądę, nie załamię rąk, że będę miała 7 lat nieszczęścia, czy jak jest piątek 13, to nie chowam się pod kołdrą. Ale wierzę w taki sposób, że no nie wiem, może faktycznie jest to jak w jakiś sposób zakorzenione, bo o tym się słyszy od młodości, bo o tym słyszałam od mamy, babci czy w szkole, ale tak naprawdę no słuchajcie, przyznajcie sami przed sobą, czy zdarzyło Wam się złapać na tym, że trzymacie kciuki, że widzicie, że zwracacie uwagę na tego czarnego kota, który przebiega Wam drogę. Tak w formie ciekawostki, nie wiem czy wiecie, ale słowo zabobon pochodzi od tak zwanego bobonienia, czyli cichego takiego mruczenia, szeptania, niewyraźnego sposobu wypowiadania słów, który był używany przez wróżbitów podczas różnego rodzaju obrzędów. I czasami może też jest łatwiej nam zwalić winę na coś, załóżmy, nie wiem, czarny kot przebiegł nam drogę, czy żeśmy faktycznie przeszli pod tą drabiną i coś nam nie wyszło, coś nam się nie udało tego dnia i zawsze możemy zwalić na tą drabinę. No nie wiem, słuchajcie, dajcie mi znać, co Wy myślicie o tych wszystkich zabobonach. Czy wierzycie w zabobony, czy łapiecie się na tym, że robicie coś, co faktycznie jest zabobonem. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, bo spotkałam się z osobami, które są kompletnie przeciwne jakimkolwiek zabobonom, śmieją się z tego głośno, a tak naprawdę w zaciszu domowym jednak robią te rzeczy, które zostały nam wpojone. I jakoś ciężko mi jest uwierzyć w to, żeby ktokolwiek taki racjonalnie myślący nigdy nie trzymał kciuków, czy na przykład jak grał w ruletkę, czy w jakąkolwiek grę losową, nigdy nie trzymał tych kciuków na szczęście. No i dobra, słuchajcie, i tym akcentem ja będę kończyć dzisiejszego vloga. Vloga piątku 13. No niestety piątek 13 nie przyniósł mi wielkich pieniędzy, tylko 3 funty.
Słuchajcie, coś Wam pokażę. Powiem Wam jeszcze na koniec, co mi się dzisiaj przytrafiło. Jak byłam na zakupach w Tesco, to kupiłam sobie taki kombinezon. Zobaczcie, trochę stanę dalej. Tutaj na gumce w pasie z kieszonkami, takie po prostu spodzienki. No i słuchajcie, jaka historia, że ja skanowałam, bo byłam na takiej kasie, gdzie się samemu skanuje produkty. No i ten kombinezon miał na sobie ten taki, ten taki tag, nie wiem, jak się nazywa po polsku, no to co piszcze na bramkach. No i stał koło mnie pan, przy którym oczywiście zeskanowałam tą metkę i dałam mu do ręki, czy może w tym czasie mi to odpiąć. No i pan poszedł mi odpiąć. Słuchajcie, przyszłam do domu i zobaczyłam, że jak zwykle dałam się zrobić w Karola i zamiast mojego rozmiaru miałam rozmiar 3 razy większy, bo na wieszaku był jeden rozmiar, a w środku okazało się, że jest rozmiar zupełnie inny. Więc słuchajcie, jako że mam Tesco przez ulicę, więc poszłam do tego Tesco, żeby wymienić to na rozmiar mój własny, prywatny, osobisty. I słuchajcie, jaka wydarzyła się dziwna historia, bo dałam pani rachunek, bo pani oczywiście musiała sprawdzić na rachunku, że ja to zakupiłam i nie mogła tego znaleźć. I mówi, że w tym wypadku ona nie może mi oddać pieniędzy za to. Ja mówię, że ja nie chcę pieniędzy, że ja bym po prostu chciała wymienić to na rozmiar, na mniejszy rozmiar. I pani powiedziała, że nie ma problemu, że mam iść sobie wziąć rozmiar, jaki chcę i wrócić do niej. No i słuchajcie, ona mi to wymieniła na mniejszy rozmiar i faktycznie tego kombinezonu nie było na rachunku. Piątek 13, może wygrałam tylko 3 funty, ale jakimś naprawdę dziwnym trafem, gdzie przy mnie pan stał i widział, jak to skanuje, bo przecież mi zabierał to i sam zdejmował to zabezpieczenie. Nie wiem, jak to się stało, ale w każdym bądź razie mogę Wam pokazać. Zaoszczędziłam 12 funtów. I tym sposobem zaoszczędziłam 12 funtów, czyli jednak ten piątek 13 jest troszeczkę dla mnie szczęśliwy. Słuchajcie, ja się już na dzisiaj z Wami żegnam. Skończył nam się piątek 13, za oknem ciemno jak nie wiem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają białe noce, zapraszam Was na kanał Wenus Północy. U niej akurat zaczęły się białe noce i jest kilka fajnych filmików, gdzie faktycznie noc wygląda jak dzień. I dziękuję Wam bardzo za każdą minutkę, którą poświęciliście, by być tutaj ze mną. Dziękuję Wam za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę. Dziękuję Wam za to, że jesteście tak aktywni. Bardzo mnie to cieszy. I co? I do następnego. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was cieplutko. Buziaki, pa, pa!